Praca domowa, no, praca domowa to tutaj właściwie w tym wypadku jest chyba najlepsza frajda. E, w, jako pracę domową dostaniesz też e, podkłady, backing tracki, e, które będą po tej lekcji następne e, dostępne do obejrzenia, e, z podanymi dźwiękami, po, którymi, po których możesz się e, poruszać. E, będą przykładowe różne, e, różne, różne tonacje, różne... Yy, różne, różne skale, różne warianty, czy to rock, czy jakiś metal, czy jakieś yy, lżejsze rzeczy. Chodzi o to, żeby bez krępacji, że tak powiem, wczuć się w yy, dźwięki, żeby te pauzy pociągnąć, żeby zagrać parę dźwięków, dostosować się do tego, jak się tam zmienia akord. Te podkłady nie będą jakieś specjalnie skomplikowane yy, po to, żeby móc sobie śmiało Poćwiczyć improwizowanie, czy to, czy to ćwiczenie też tych schematów, oczywiście można na podstawie tych backing tracków też ćwiczyć. Musisz na pewno przygotować się na cierpliwość, na to na pewno przygotować się na to, że będzie ci irytować dźwięk, który grasz. Na przykład, ja też tak miałem grałem jakiś dźwięk kurczę, no to przecież to brzmi beznadziejnie. To brzmi niefajnie i nie wiem, czy w ogóle, w ogóle dalej zajmować się tymi rzeczami, prawda? Bo, bo mi to irytowało. Z czasem jednak mimo wszystko. Czas przynosi korzyści, ćwiczenia i nieustanne takie zaparcie się w sobie przynosi korzyści, przynosi wymierne efekty, i o tym musisz pamiętać, że ćwiczenie wiele razy na wiele sposobów różne, różne schematy, czy na przykład zagrać więcej dźwięków, na przykład jeżeli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to możemy nie zagrać każdy dźwięk raz, dwa, trzy, cztery, pięć, możemy zagrać. Raz, dwa, 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 trzy, trzy, cztery, 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 pięć, pięć. Możemy zagrać to triolami. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, prawda? Te wszystkie rzeczy możemy zagrać. Możemy gęściej zagrać. Możemy się dostosować do, do metronomu, że grać dźwięki razem z metronomem, czy tam z perkusją, ale możemy grać je gęściej. Wiadomo, że jeżeli gęściej gramy, to musimy wtedy mieć to wyczucie, jak my te dźwięki mamy. Aha, to mają być cztery. Na uderzenie jedną metronomu mamy mieć cztery dźwięki, czy trzy dźwięki. Yy, myślę, że bardzo fajnym... Yy, materiałem do ćwiczenia właśnie będą te, te, te podkłady, te backing tracki, ponieważ właśnie na takich rzeczach najlepiej się ćwiczy, bo tu już mamy kontekst, mamy kontekst brzmieniowy, mamy dźwięki na grypie, po których się poruszamy i mamy harmonię, mamy gitary, perkusje dołączone do, do tego właśnie, do tego, co gramy, czyli mamy tą harmonię, prawda, te dźwięki nasze nie są po prostu w próżni rzucone, tylko ściśle przylegają do do tonacji, w której się poruszamy, bo akordy będą właśnie też w tej tonacji. Tak więc widzimy się w zasadzie ty się widzisz z backing trackami. No a my się widzimy w zasadzie w następnym module, ale oczywiście te lekcje poszczególne sobie przejrzyj jeszcze raz i te backing tracki sobie również do nich poćwicz, Niech te backing tracki będą takimi motywami, do których zawsze będziesz improwizować i na rozgrzewkę nawet sobie, nawet ćwiczenie na palce, pajączki można sobie grać do backing tracków, byleby się zmieścić w czasie, prawda? Tak jak idziemy metronom. Prawda sobie to ćwiczyć. Tak więc myślę, że to chyba wszystko jasne. Jeżeli czegoś nie wiesz, to kontaktuj się ze mną na grupie na messengerze telefonicznie, mailowo. Do zobaczenia w następnym module. Cześć!